8 sierpnia we wtorek. Witam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. Słowa te, na ten nasz dzisiejszy, nieco deszczowy i pochmurny dzień, czytam najpierw w księdze proroka Jeremiasza, gdzie w 31 rozdziale, 14 wierszu, te znajdujemy słowa. Mój lud nasyci się moim dobrem, mówi Pan. Zaś drugi fragment biblijny przygotowany jest dla nas z pierwszego listu apostoła Piotra, gdzie w 4 rozdziale, w 10 wierszu tak czytamy. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Drodzy, pocieszenie, wezwanie, zobowiązanie, przywilej, sporo tego w naszym dzisiejszym słowie. Ja skupię się na fragmencie z pierwszego listu apostoła Piotra, gdzie mamy, no właśnie, mamy wezwanie, zobowiązanie, przywilej. Tak ja to widzę, myślę, że tak widzi to i widział to apostoł Piotr, a przede wszystkim myślę, że dla Piotra jasnym było to, że każdy człowiek, który zaczyna kroczyć za Jezusem Chrystusem, zostaje obdarowany Jego Duchem, czy to poprzez dary, czy to poprzez sposoby działania, czy to poprzez usługiwanie. Każdy z nas, no właśnie, jest wezwany do tego, by służyć tym, czym został obdarowany drugiemu. Jak powie potem w innym miejscu apostoł Paweł, ku wspólnemu pożytkowi, bo przecież wspólnie razem budujemy Kościół Boży. Dlatego, drodzy, to dzisiejsze słowo jest wezwaniem do zastanowienia się nad sobą, nad tym, czym ja zostałem przez Boga obdarowany. I muszę wam powiedzieć, że wiele razy spotykam się z pytaniem, czym ja mogę służyć. Ta odpowiedź jest w nas. Nie możemy szukać tej odpowiedzi w innych. To nie inni mają znajdować tę odpowiedź w nas, ale ona jest w nas i to my musimy i powinniśmy do niej dojść. Poprzez próby, poprzez sposoby działania, poprzez zaangażowanie, a przede wszystkim zaczynając od modlitwy, od wspaniałego daru, który ma każdy z nas, od wspaniałej posługi, którą możemy służyć sobie nawzajem, a o której tak często niestety zapominamy. Dlatego, drodzy, jeszcze raz przypominam słowo, które kieruje do nas dzisiaj apostoł Piotr. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Niech was Bóg błogosławi, niech pozwala odkrywać te wspaniałe dary, którymi zostaliśmy ubogaceni i niech te dary służą, by Kościół Boży wzrastał i by Kościół Boży, gdziekolwiek go tworzycie, dawał wspaniałe świadectwo tego, co to znaczy kroczyć za Jezusem Chrystusem. Życzę dobrego dnia. Teraz życzę wam też, drodzy, troszeczkę więcej słońca. Zostańcie z Bogiem.